W tym wideo spróbuję Ci odpowiedzieć na pytanie, czy jak miałeś ostatni napad padaczki 4 lata temu, nie bierzesz już w ogóle leków, jesteś pod stałą opieką neurologa, no to czy zabiorą Ci prawo jazdy kategorii B, A, 3 powiedzmy T na traktor? No oczywiście jakiekolwiek prawo jazdy zawodowe stracisz na pewno. Ten filmik dotyczy tylko jazdy amatorskiej. No i również bez prowadzenia auta służbowego, czyli jeżeli masz kategorię A i prowadzisz jakiś tam pojazd służbowy, to ta sytuacja tegoż to nie dotyczy, bo tego pojazdu prowadzić nie możesz. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od zapytania mojego widza. Dzień dobry, na wstępie dodam, że namiary dostałem na Pana od kolegi, no podziękować koledze. Mam taką nietypową sprawę i zwracam się o pomoc do Pana. Sprawa jest być może nietypowa dla Ciebie, ale dostaję naprawdę dziesiątki maili w praktycznie sprawie identycznej. 4 lata temu miałem napad padaczki po raz pierwszy w życiu i od tego czasu nie powtórzył się ani razu. Do połowy roku 2011 brałem lek Depakine. Parę dni temu byłem na badaniach okresowych i wygadałem się lekarzowi, że mam prawo jazdy. On powiedział, że zgłosi tą informację do starosty. I zasadnicze moje pytanie, czy jeżeli od roku 2010 nie powtórzył się napad padaczki, to czy mogą odebrać mi prawo jazdy? Tak jak wspomniałem, jestem pod stałą opieką neurologa. Badanie EEG głowy wyszło w porządku. No i po jakim czasie mogę spodziewać się pisma z Wydziału Komunikacji? Czy jeśli jestem z okolic Poznania, to czy przy następnym badaniu można podjechać do Pana, aby to badanie wykonać? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. No, skrócę szybko tą sprawę przyjazdu do mnie. Jest na pewno w Poznaniu wielu wspaniałych lekarzy uprawnionych do badań kierowców. Można tu, można tam, ale nic na siłę. Aby tu udzielić jakiejś sensownej odpowiedzi, no muszę sięgnąć do aktualnego, genialnego rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego badań kierowców. Znajdziesz tam taki ustęp 5 i tutaj troszeczkę skróciłem, ale zacytuję. Osobie, o której rozpoznano padaczkę, przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, posiadającej prawo jazdy kategorii A, B, B plus E, T, można przedłużać, powtarzam jeszcze raz, można przedłużać okres jego ważności po przedstawieniu opinii neurologa potwierdzającej brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich 2 lat leczenia. Po tym okresie osoba podlega badaniom kontrolnym przez lekarza neurologa co pół roku, czyli 6 miesięcy przez okres 2 lat, a następnie co roku przez kolejne 3 lata, a następnie w zależności od wskazań lekarskich. Czyli tak jak policzymy, że tak powiem, nie każ mi liczyć przed kamerą, teoretycznie ponad 2 lata od tegoż to napadu, ostatniego napadu minęło, no bo jak ostatni napad był w 2010, jest 2014, to 2 lata od napadu na pewno minęło. I lekarz z WOMP-u, lekarz uprawniony z WOMP-u może, no ale nie musi zastosować się do tej normy. Chodźmy do kolejnych ustępów tegoż to rozporządzenia. Ustęp 6. W przypadku odstawienia leczenia przez osobę, o której mowa w ustępie 5, kierowanie pojazdem jest względnie przeciwwskazane od początku odstawienia leczenia do upływu 6 miesięcy od zaprzestania leczenia. Po tym okresie osoba ta podlega badaniom kontrolnym przez lekarza neurologa co pół roku przez okres 2 lat, a następnie co rok przez kolejne 3 lata, a następnie w zależności od wskazań lekarskich. I osoba ta powinna przedstawić tąże opinię lekarza neurologa uprawnionemu lekarzowi, już niekoniecznie WOMP-owskiemu, ale uprawnionemu do badań kierowców. Czyli dopasowując to do sytuacji tegoż to kierowcy, tak teoretycznie po odstawieniu tego leku Depakine powinna być tutaj półroczna przerwa w jeżdżeniu pojazdami. No jak było, tak było, prawda?
No, chodźmy dalej. Jak zwykle po ustępie 6 jest ustęp 7. I w przypadku korekty leczenia lekarz neurolog może wskazać okres, w którym osoba, o którym mówiła w ustępie 5, nie może kierować pojazdami. Powtarzam, nie może kierować pojazdami. Opinia lekarza neurologa osoba ta przedstawia uprawnionemu lekarzowi, oczywiście do badań kierowców. Czyli tak rozważając dosyć teoretycznie, neurolog, który cię nadzoruje, czy cię bada, w każdej chwili może złożyć wniosek do starosty. No, złoży go szczególnie jak wyniknie coś nowego, szczególnie wymagające zmiany twojego leczenia, no, może być to włączenie jakichś nowych leków, czy cokolwiek tenże doktor neurolog sobie tam wymyśli. Wracając do tego konkretnego przypadku, no, szanse tutaj na zachowanie prawka są według mnie dosyć spore. Oczywiście jak masz identyczną sytuację, poproś neurologa o wypełnienie takiej karty konsultacyjnej, no, którą okażesz lekarzowi w WOMP-ie. Natomiast jaki będzie końcowy wynik? No niestety, końcowy wynik, końcowe orzeczenie zależy od lekarza uprawnionego do badań kierowców, WOMP-owskiego lekarza, no, który to bierze to wszystko na siebie i on podejmuje ostateczną decyzję orzeczniczą. Ale jeżeli ty uważasz, że ma być inaczej niż on zrobił, jeżeli będziesz z tej decyzji niezadowolony, czy powiedzmy nie będziesz się z nią zgadzał w jakikolwiek inny sposób, możesz odwoływać się dalej do instytutów. Na tym kończę. Jeżeli ten filmik coś ci pomógł, daj oczywiście lajka, daj kciuka, podziel się tym filmikiem na portalu społecznościowym, swoim ulubionym oczywiście, jakimś ulubionym forum. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Rozporządzenie to jest takim typowym przykładem prawa, gdzie jak to mówią, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Idea jest w sumie dosyć nawet słuszna, prawda? Czyli rękami lekarzy wyłapujemy tych wszystkich biednych padaczkowców, piszemy do starosty, generalnie starostwo sprawdza, czy się ci ludzie leczą, czy mieli napady, czy nie mieli, jak są potencjalnym zagrożeniem na drodze, no to oczywiście są czasowo eliminowani z naszego grona kierowców, przynajmniej kategorii B. Natomiast ubocznym efektem jest tego, że poprzez konieczność zgłaszania do starosty przez neurologów tejże sytuacji, relacje pomiędzy pacjentem a lekarzem zaczynają przypominać taką zabawę w kotka, myszkę, chowanego, czy cokolwiek ci tam innego podobnego do główki nie przyjdzie. I spotykam się z coraz częstszymi faktami zatajania tej choroby, oczywiście mówię o padaczce, ale i cukrzycy, i tam jakichś innych różnych przebiegających z utratą świadomości, no i również zatajania faktu posiadania prawa jazdy. No, pacjent jak pacjent, można tam o nim mieć różne mniemanie, jeżeli ktoś ma o sobie dobre, natomiast tenże pacjent też się uczy bardzo szybko, no nie będzie sobie robił pod górkę, no i raczej będzie dmuchał na zimne, a nie ujawni, że ma padaczkę, czy coś tam innego innemu lekarzowi. Nawet jak go będą przypiekali, że tak powiem. Jest to jednak temat na inny filmik. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalisty medycyny transportu. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo.